Uważają panie, że ten projekt ma charakter ideologiczny bardziej, czy właśnie ma na celu poprawę, poprawę losu pracowników? Jestem głęboko przekonana, że jest to projekt czysto ideologiczny, że chodzi, zresztą nikt tego nie ukrywa. Bardzo wielu ludzi mówi o tym, że niedziela powinna być poświęcona pójściu do kościoła i rodzinie, a nie pracy. Ja uważam, że ideologia nie powinna być mieszana z ekonomią. Uważam, że tam, gdzie mówimy o ekonomii, powinniśmy mówić o ekonomii. Ekonomicznie jest to nieuzasadnione. Jesteśmy krajem, który cały czas jeszcze musi się rozwijać, żebyśmy mieli wszyscy lepszą jakość życia. Lepsza jakość życia jest wtedy, kiedy ludzie mają wolne, niezależnie od tego, czy są katolikami, czy nie są katolikami i to, czy potrzebują iść do kościoła, czy nie potrzebują iść do kościoła, to wykorzystać. No nie, to znaczy niezależnie od tego, by człowiek potrzebuje czasu na odpoczynek. No, nieważne od tego, jakiego jest wyznania, to ludzie są w Polsce przywiązani do tego, żeby mieć wolny weekend. To jest pewna zdobycz cywilizacyjna, która zresztą nie jest w żaden sposób związana z katolicyzmem, tylko wywalczył nam jednak, no, byśmy ruch związkowy, tak? I to, żebyśmy mieli weekend i to, żebyśmy mieli wolny czas, no ale wolna sobota i wolna niedziela i czas na to, żeby poświęcić się albo rodzinie, albo jeżeli ktoś chce pójść do kościoła, a jeżeli ktoś chce, to leżeniu na trawie i patrzeniu się w niebo, jest człowiekowi potrzebny zasadniczo do tego, żeby się regenerować, a nie pracować w tym czasie. I to, że ludzie, jakby porównywanie na przykład pracy pielęgniarki czy pracy osoby zajmującej się, nie wiem, dostarczaniem ciepła do pracy osoby w sklepie po to, żebym jak zapomnę czegoś, mogła sobie w każdej chwili pójść do sklepu. Ja może chcę spędzić w ten sposób dzień cały. No dobrze, no to moim zdaniem prawo człowieka do tego, żeby spędzić cały dzień na zakupach jest mniej istotne niż prawo człowieka, który pracuje w handlu do tego, żeby odpocząć. No, ale jest to jeszcze ja się pytanie, właśnie nie zgadzam, dlatego że uważam, że prawo człowieka, który pracuje ciężko cały tydzień po to, żeby w weekend spędzić w ten sposób, w jaki sobie życzy, na przykład idąc z rodziną do dużego centrum handlowego i trochę pochodzić po sklepach, trochę wejść do jakiejś restauracji, a potem, nie wiem, pójść razem do kina, jest też prawem, które jest ważne. Ta jakość, na jakość życia składa się bardzo wiele rzeczy. Jeżeli mamy sytuację, w której mamy studentów, którzy chcieliby sobie dorabiać, w związku z tym mogą pracować tylko w weekendy i chcieliby podjąć pracę w handlu w weekendy. Jeżeli mamy sytuację, w której naprawdę były badania, które pokazały, że bardzo często to właśnie nie kobiety pracują w weekendy, tylko starają się, tak to rozplanowują pracodawcy, że bardzo często to są osoby, które nie posiadają, młodsze kobiety, które nie posiadają dzieci lub mężczyźni, to realnie rzecz biorąc, to da się rozwiązać bez wylewania dziecka z kąpielą, czyli bez zamykania sklepów. No, zwłaszcza, że jest taki opór. Ja nie wiem, czy to nie jest trochę uszczęśliwianie nas wszystkich. Te zasady mają służyć pracownikom handlu. Niestety tak jest, że po to, żeby jakiś człowiek zdobył jakąś przestrzeń dla siebie właśnie na odpoczynek, to inne osoby muszą z czegoś zrezygnować. Że jeżeli mamy do wyboru to, żeby osoba, która chce spędzić weekend w centrum handlowym w całości od 9 do 21 i że uznamy, że to jest ważniejsze prawo niż, tak jak mówię, pracownicy Carrefoura po to, żeby ona tę niedzielę mogła nie spędzić od 9 do 21 za kasą, no to tak, no to ja się w znacznie większym stopniu opowiadam za tym, żeby dbać o prawa tej pracownicy. Wracimy do naszej rozmowy. Chcę spędzić w ten sposób weekend. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.